Prawy, lewy, lewy i unik. Dobrze. Dobra, teraz masz. Ej, 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 już. Stary. Słuchaj, gardę miałaś tak dziurawą, że jakby to były zawody, dostałabyś ode mnie takiego gonga, żebyś zapomniała, czy jest środa, czy listopad. Proszę cię, ja myślałam, że naprawdę będę totalnie wycieńczona, a ja miałam więcej energii niż rano, naprawdę. Zobaczysz wieczorem, tylko usiądziesz i padniesz jak bobas. Długo jeszcze... Kajunia, jeszcze chwilkę. Kończcie już. No, a może ty byś skoczyła w rękawice i troszkę poboksowała, co? Poruszasz się? A może nie? No ale ponaparzałabyś w worek, zobaczysz, jak to uwalnia stres. Polecam. Magdalena Wąsa. Widzisz? No dobra, zwijajcie się. Kochanie, ty jesteś o coś obrażona? Siku, idę, nie wolno. Okej, okay. Dobra, jeszcze raz. Prawy, lewy, lewy i unik. Słuchajcie, zaraz zaczynamy. O, a ty do mnie na zajęcia? Ja nie. A to żałuj, bo mam najlepszy kurs salsy w całym mieście. Tak się składa, że mam skończony drugi stopień salsy kubana. Salsy kubana. Nie, to w ogóle musimy kiedyś razem zatańczyć. Wiesz, tak się składa, że potrzebuję teraz partnerki na swoje pokazy. Nie, no bez przesady, to tylko drugi stopień. Jaki drugi? To jest aż drugi. U mnie może skończyć trzeci, a wtedy świat stoi przed nami otworem. Prowadzisz tutaj zajęcia? Tak, Seba. Pierwszy raz cię widzę. Daj klucz. Trzymaj. I ciebie też nie widziałem. W ogóle to Mateusz jestem. Kaja, prowadziłam tutaj zajęcia z fitnessu. Jak ty prowadziłaś sama? No tak. A tu nie jesteś na to za młoda? Mam 22 lata. Serio, 22 lata? Przecież w życiu bym ci nie dał więcej niż 16. Musisz naprawdę dbać o swoje ciało. Dzięki, staram się. Słuchaj, to może pójdziemy na jakiegoś, nie wiem, drinka i możemy podawać, że masz te 16 lat. Będzie zabawnie. Trochę się spóźniłeś. 16 lat i już zaręczona? No widzisz. Dziewczyny, zaczynamy zajęcia. Zapraszam. O, raz. Marcel, ja nie zdzierżę tego Mateusza. No jakbyś widział, jak pożera Kaję na drugie śniadanie wzrokiem, to byś nie pytał dlaczego. A najlepsze jest to, że on ją wyrywał, bo myślał, że ma 16 lat. Czaisz to? No po prostu śliski typ... Tak, no właśnie. I zajęcia masz o 19, no. No czy on znowu zapomniał o zajęciach? Nie, już wszystko w porządku. O co chciałaś mnie zapytać? A już nieważne.